Konferencję zorganizowała Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski w Łodzi we współpracy ze starostą powiatu wieluńskiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czym jest ekonomia społeczna, czy warto promować przedsiębiorstwa społeczne, tutaj przyjechaliśmy również ze specjalistami, którzy tym sektorem się zajmują i którzy pokażą plusy i minusy tego i pokażą też, na czym polega ekonomia społeczna, czy jest alternatywa dla rynku, dla osób bezrobotnych i czy tutaj właśnie można w powiecie wieluńskim takie przedsiębiorstwo społeczne założyć. Dni Ekonomii Społecznej organizowane na terenie województwa łódzkiego stanowią jedno z działań, podczas których można skorzystać z porad ekspertów, zapoznać się z działalnością firm społecznych, czy też zdobyć informacje na temat rodzajów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Społecznie znaczy ekonomicznie. Chodzi o to, żeby określoną grupę społeczną, która w każdym społeczeństwie występuje. Są to osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione po terapii, osoby, które wymagają wsparcia, trzeba im pomóc się zorganizować. I myślę, że taki jest cel, żeby te osoby zaktywizować w różnych formach działalności publicznej, żeby one potrafiły znaleźć swoje miejsce funkcjonując w normalnym społeczeństwie. O potencjale spółdzielni socjalnych w Polsce mówił Michał Sobczak z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Temat prawnych aspektów i etapów zakładania spółdzielni socjalnej przybliżyła Katarzyna Plewka-Gębalska z Fundacji Studiów Europejskich Instytutu Europejskiego w Łodzi. Jeżeli chodzi o spółdzielnie socjalne w Polsce, to one dosyć szybko się rozwijają. W tym momencie sprawdzałem te dane wczoraj, a dane są, jak widzą Państwo, na przedwczoraj. W Polsce jest 1105 spółdzielni socjalnych, aż sam jestem zaskoczony tą liczbą, szczerze powiedziawszy, bo to jest naprawdę bardzo szybki przyrost, zważywszy, że jak Państwo widzą, jeszcze w październiku, właściwie w listopadzie, tak, zeszłego roku było 781, rok wcześniej 400 spółdzielni mniej, więc widzimy, jak tych organizacji przybywa. No, przybywa ich, bo są one po prostu potrzebne. Oprócz tego oczywiście jest szereg programów publicznych, które wspierają zakładanie takich podmiotów. Jak się okazuje, powiat wieluński jest pod tym względem daleko w tyle. Do utworzenia pierwszej na naszym terenie spółdzielni socjalnej dopiero przymierza się Stowarzyszenie Poplon. W tym roku Poplon planuje podpisanie listu intencyjnego z samorządami w sprawie utworzenia spółdzielni. Procedury są pracochłonne, ale spółdzielnie mogą liczyć na finansowe wsparcie, m.in. z Powiatowego Urzędu Pracy czy funduszy Unii Europejskiej.